No dobra, wpadłem na pomysł taki po wczorajszym live'ie i tutaj sobie zrobiłem taki mały kompresor dynamiki, znaczy chodzi o limiter, bo był kłopot z audio, nie? Ten limiter to jest taki w godzinę powstał, dosłownie, w półtora maksymalnie. I słuchajcie, jest na tej zasadzie, że czym głośniej mówię, tym mniej napięcia wypuszcza na kartę dźwiękową, gdzie tutaj słychać. A tutaj widać moją modulację i zobaczcie, może odejdę, kamera oczywiście nagrywa w tej chwili bez kompresora dynamiki, a wieczorem się spotkamy na live'ie, to zademonstruję wam ten mikrofon właśnie, który teraz stworzyłem z limiterem. No i dobra, i teraz patrzcie, podchodzę pod drzwi i mówię tak normalnym, zwykłym tonem. I zobaczcie, zaobserwujcie sobie w dolnym lewym rogu na oscyloskopie, ile miliwoltów wysyła ten kompresor do karty dźwiękowej, nie? A teraz patrzcie, się zbliżam pomału. Pomału się zbliżam i mniej więcej mówię to samo tonację głosu. Jak widać, pewnie było, zaobserwowaliście nawet, że się zmienia, nie? Na filmie. Zmienia się po prostu głośność mojego nagrania, a przez kompresor, jak widać, czym bliżej, czym głośniej mówię, tym mniej miliwoltów tutaj wyświetla, czyli po prostu ogranicza to, nie? Czyli mamy cały czas stałą, zresztą tutaj widzicie linię RMS-u i jak cicho mówię, to linię, to modulacja jest silniejsza. Patrzcie, nawet do 1 V podskakuje, o, jeden z kawałkiem, nie? Jak cichutko mówię. A jak głośno bym chciał krzyknąć, no to zbiło do 200 mW, nie? Pół volta. Jak trochę przestanę się odzywać i zacznę mówić bardzo cicho, to jest duże wzmocnienie mikrofonu. Jak tylko krzyknę do mikrofonu, to momentalnie zbija RMS-a. Nawet zbiło do 100 mV. Widzicie, żeby nie przesterować nadajnika. To jest taki limiter. Bardzo prosta konstrukcja. Zaraz ja tutaj zobaczę, może znajdę od razu gdzieś tutaj schemat, to od razu wam pokażę, jak to wygląda. To wygląda w ten sposób. Tylko ja to przerobiłem na innym scalaku. Nie 1321, bo akurat takiego nie znalazłem. A zrobiłem na opampie. Znaczy tfu, na opampie, na wzmacniaczu 386, LM386. W ten sam sposób jest tutaj, po prostu idzie sygnał przez wzmacniacz, jest wzmacniany silny, ale tutaj sobie tym potencjometrem ustawiamy sobie maksymalne wzmocnienie tego kompresora, czyli po prostu puszczamy sobie sygnał na drugi opamp, który wysterowuje nam przez sondę, tak jakby prostownik na prostownik zmiennego, czyli przemiennego, czyli modulacji. I tutaj już mamy napięcie, które występuje na tym kondensatorku. U mnie to jest ten kondensatorek i tutaj jest ten tranzystorek, który zwiera nam wejście mikrofonu do masy przez tranzystor. I zajebiście to fajnie działa, bo czym ciszej mówię, tym mocniejsze ma wzmocnienie. Jak głośniej krzyknę, to zobaczcie, jak teraz blisko mikrofonu, no to całkowicie zbije nam mi do, o, zobaczcie, z 1,4 V do 0,4, nie? Zwiększając ten kondensatorek, możemy ten czas wydłużyć tego z ściszenia, ale po prostu już to będzie wtedy robić jak limiter, a nie jak kompresor, czyli chodzi o to, żeby cały czas na wyjściu mieć stały poziom sygnału. Czy głośno krzyczymy do mikrofonu, czy cicho krzyczymy do mikrofonu i przede wszystkim nie sprzęga się. Jak podłączę tutaj głośnik na sprzężenie, to automatycznie jak występuje sprzężenie z mikrofonu, czyli ten pisk taki, to wycina mi mikrofon i nie ma sprzężeń, nie? I bardzo fajnie to pracuje, z tego co tu widać. Możecie sobie zobaczyć, jak ta modulacja wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Halo, i RMS mamy cały czas w granicach 1 V, bo tyle potrzebujemy, żeby wysterować wejście audio karty dźwiękowej. Zobaczcie, cały czas idzie pod max, ale nigdy nie przekroczy tego maxa tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy mówię cicho, to idzie pod max? Czy krzyczę głośno, to nawet mniej niż max. Czym głośniej krzyknę, tym mniejsze napięcie mam na wejściu, nie? Czyli spokojnie, normalnie można mówić. I zobaczcie, jest piękna sprawa, bo RMS ustabilizowuje cały czas do 1 V. Dobra, ja pozdrawiam i się biorę za Unitrę, za Fausta. I będę go zaraz przestrajał, także filmik dopiero jutro. A dzisiaj o godzinie 18 lub 18.30, jeszcze dokładnie nie wiem, się spotkamy na live'ie, także jeśli macie pytania, to na live'a zapraszam, na czata.